Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj na tapetę bierzemy transfery, a więc temat, który tak bardzo lubicie i ja też. No nie ukrywam, że te plotki transferowe to jest coś, co elektryzuje. Zanim jednak kilka nazwisk, a więc paczka najlepszych i najnowszych plotek transferowych, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj. Nie zapomnijcie także o naciśnięciu w dzwoneczek, żeby być na bieżąco, a także o kciuka w górze pod filmem. No cóż, nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Pierwszym nazwiskiem na liście jest Kacper Tobiasz, 20 lat, bramkarz Legii, no i niewątpliwie bohater ostatniego finału Pucharu Polski. Licząc wszystkie rozgrywki, Tobiasz rozegrał 25 spotkań, no głównie to jest Ekstraklasa i jeden mecz Pucharu Polski, no bo przecież w tych rozgrywkach bronił Cezary Miszta. 27 bramek puszczonych łącznie, 10-krotnie zachował czyste konto, no. Większość osób pewnie Tobiasza umieści w gronie najlepszych bramkarzy w Ekstraklasie, no i jakby właściwie pewne jest, że Ekstraklasę ten bramkarz opuści. Młody wiek, nieprzeciętne umiejętności, fajna gra na linii, no i przypomina też swoją grą na pewno Artura Boruca czy wielu bramkarzy, którzy właśnie dobrze czuli się przed bramką, mają świetny refleks, no co pokazał m.in. we wczorajszym meczu z Rakowem Częstochowa. Gdzie może trafić? Sebastian Staszewski z Interi mówił, że wielokrotnie przyglądali mu się skauci m.in. niemieckiego Wolfsburga, no i bardzo prawdopodobne, że właśnie Bundesliga to będzie następny przystanek w karierze tego utalentowanego bramkarza. Kolejne nazwisko na liście, Łukasz Łakomy, 22 lata, Zagłębie Lubin. Środkowy pomocnik rozegrał 31 spotkań, licząc wszystkie rozgrywki, strzelił 3 bramki i zanotował 2 asysty. Ja osobiście jestem fanem jego talentu i to możecie sobie odwinąć filmy chociażby nawet sprzed roku, kiedy chwaliłem jego grę w Zagłębiu Lubin. Wszystko wskazuje na to, że Zagłębie się utrzyma, a więc no gdzieś tam humory na pewno dopiszą i być może dostanie zielone światło na transfer. Zimą kilka klubów z MLS pytało o niego, natomiast wszystkie te oferty były odrzucane, no i być może Amerykanie powrócą. Nie wiem, czy to byłby dobry kierunek dla Łakomego. Na pewno jest to ciekawy chłopak, któremu talentu odmówić nie można. Najlepiej w mojej opinii by było, gdyby obrał podobną drogę, co jego były klubowy kolega, a więc Łukasz Poręba, który na początku obecnego sezonu przeniósł się do polskiego Lens. Nie wiem, czy trafi do Francji. Fajnie, jakby zagrał w którejś z tych topowych lig i powoli się przebijał. Natomiast droga, jaką chociażby obierze Michał Skóraś, a więc Belgia, Holandia i takie ligi troszkę słabsze, no też pewnie byłaby dobrym rozwiązaniem. Może wybić za kwotę 2-3 milionów euro, bo cały czas ma ważny kontrakt, a właśnie taka kwota jest przypisana do jego nazwiska w branżowym portalu Transfermarkt. Kajetan Schmidt to jest kolejne nazwisko na liście. 20-latek, łącznie we wszystkich rozgrywkach zagrał 29 spotkań, zanotował 2 bramki i 6 asyst. No wiele klubów z pewnością będzie o niego pytało, a więc możemy spodziewać się w Poznaniu kolejki chętnych. Ja pamiętam tą akcję Schmidta przede wszystkim z meczu Warta Lechia, kiedy położył kilku obrońców i wpakował piłkę do siatki. Nieźle też wyglądał w derbach Poznania przeciwko Lechowi Poznań, no gdzie ostatecznie Zieloni przegrali. Natomiast no niewątpliwie to o Schmidcie mówiło się najwięcej, jeśli mówimy o piłkarzach Warty Poznań. Wypowiedział się także o nim trener Lecha John van der Brom. Może trafić do Belgii, drugiej Bundesligi czy do MLS-u, no bo z tych kierunków gdzieś napływały ponoć zapytania. Jestem ciekaw, czy Warta go zatrzyma, czy właściwie czy zdoła go zatrzymać. Jest młody, więc no, po pierwsze mógłby jeszcze zostać w Ekstraklasie, by się jeszcze podszkolić. Raczej nie opuści Warty na rzecz innego klubu z Ekstraklasy, bo takie pogłoski również się pojawiły. Także jeśli odejdzie latem, to najpewniej za granicę. Kolejnym nazwiskiem, które sobie spisałem, to jest Szymon Włodarczyk. Napastnik Górnika Zabrze, 20 lat, 29 meczów w tym sezonie, 8 bramek i asysta. No lwia część bramek, którą zdobył Włodarczyk, to jeszcze jest runda jesienna, bo 7 trafień to jest właśnie pierwsza runda tego sezonu i tylko jeden gol na wiosnę. No właściwie jak cały Górnik, Włodarczyk obniżył trochę loty. Za kadencji tej drugiej Jana Urbana trochę gra mniej, bo zazwyczaj Urban stawia na Piotra Krawczyka. Natomiast no, Włodarczyk to też jest taki napastnik, który powinien się harmonijnie rozwijać. 8 bramek na jego koncie to też nie jest przypadek, no bo przecież najskuteczniejszy strzelec Górnika. Mam wrażenie, że Górnik będzie miał gigantyczne problemy, by go zatrzymać, bo nawet dzisiaj właściwie Sebastian Staszewski z Interi poinformował, że w grze o jego podpis włączyły się belgijskie Anderlecht, włoskie Udinese, kilka klubów niemieckich, także naprawdę no gdzieś tam kolejka chętnych po niego. Mówiło się nawet o transferze zimą, ale Górnikowi udało się go zatrzymać, no i bardzo dobrze, bo nie wiadomo jakie losy byłyby Górnika, gdyby Włodarczyk odszedł, a więc bardzo ważna postać w ofensywie, no bo przypomnę, że Zabrzanie cały czas walczą o pozostanie, chociaż ta zaliczka, którą obecnie sobie wypracowali, no najpewniej przesądza o tym, że Górnika Zabrze za rok zobaczymy w Ekstraklasie.
Kolejne nazwisko na liście, Łukasz Zwoliński, 30 lat, napastnik Lechii Gdańsk. 31 meczów na koncie, 13 bramek w tym sezonie i 2 asysty. Ja o Zwolińskim mówiłem wielokrotnie w tych wszystkich takich materiałach transferowych. Jemu się kończy kontrakt latem, no i oczywiście nie przedłuży go z Lechią. Z uwagi na kilka przyczyn, no przede wszystkim na to, że no Lechię najpewniej czeka degradacja. Mówiło się o Rakowie, też kilku zagranicznych klubach. Wspominałem o tym wielokrotnie, także możecie sobie znaleźć te materiały. Natomiast ostatnio pojawiła się ciekawa plotka, mianowicie, że Zwoliński mógłby albo wrócić do Pogoni Szczecin, z której przecież wybył do Chorwacji, z Chorwacji wrócił do kraju i związał się z Lechią, albo może trafić do Lecha Poznań. Uważam, że to byłby hit transferowy w naszej polskiej lidze, no bo przecież zastąpiłby Artura Sobiecha, który na 99,9 opuści Lecha Poznań, bo Sobiechowi również kończy się kontrakt, ale nie zostanie on w Poznaniu. I właśnie prawdopodobnie Zwoliński dołączy do Lecha, gdzie będzie rywalizował z Mikaelem Iszakiem, być może będzie mógł grać jako piłkarz podwieszony czy dziesiątka. Jestem w ogóle ciekaw tej ewentualnej konfiguracji, natomiast no jest to melodia przyszłości, ale nie ma wątpliwości, że to byłaby ciekawa sprawa i taka też no na pewno, jeśli patrzymy na polską ligę, fantastyczna sprawa, no bo gdzieś tam zawsze te transfery wewnątrz ekstraklasowe budziły spore zainteresowanie. Ostatnim nazwiskiem na liście, które udało mi się znaleźć, to jest Maxi Dominguez, a więc szwajcarski pomocnik Midzi Legnica, 27 lat. W tym sezonie Dominguez zagrał 28 meczów, strzelił bramkę i zanotował 6 asyst. No cóż, no mieć spadnie, oczywiście już spadła po tym remisie z Krakowią, nie ma szans na pozostanie w Ekstraklasie, a więc no prawdopodobnie z Miedzi wielu piłkarzy wybędzie, no bo tak gdzieś pokazuje historia, że z tych klubów, które czeka degradacja, no potężne zawirowanie transferowe i generalnie rewolucja kadrowa. Dominguez to bez dwóch zdań jeden z wyróżniających się piłkarzy Miedzi. Miałem okazję oglądać go z dość bliska przy tym meczu Krakowia-Miedź. Swoją drogą zachęcam do kulis, bo zrealizowałem materiał właśnie na stadionie przy ulicy Kałuży, ale wracając do Domingueza, gdzie może trafić? Mówi się, uwaga, o Rakowie Częstochowa. Mam wrażenie, że to byłby spektakularny transfer. Wiadomo, że Marek Papszon z Rakowa odchodzi, Dawid Szwarga przejmuje jego rolę, no i pewnie też po swojemu będzie chciał układać sobie tę drużynę, natomiast Raków na podstawie chociażby takiej pierwszej przykłady z brzegu Fabian Piasecki, Bartosz Nowak, Jean-Carlo Silva pokazał, że potrafi ściągać piłkarzy nieoczywistych z klubów ekstraklasy, nawet niekoniecznie topowych klubów z ekstraklasy, ale ze swoich rywali z polskiej ligi, no i gdzieś tam budować tych zawodników, no i pół roku później okazuje się, że są oni gwiazdami ekstraklasy. Jestem ciekaw, czy taką drogę obejmie Dominguez, kończy mu się kontrakt w czerwcu, no i najpewniej z Miedzią go nie przedłuży, a więc będzie wolny na rynku. No i będzie pewnie łakomym kąskiem, więc być może Raków rzeczywiście po niego sięgnie. Tak to wyglądało w skrócie, to są te nazwiska, które udało mi się zebrać. Jestem ciekaw waszego zdania, który z tych ruchów jest najciekawszy, no i oczywiście czekamy na to, aż któryś z nich się zmaterializuje. Mi osobiście podoba się ewentualne przejście Łukasza Zwolińskiego do Lecha Poznań, chociaż no, w Pogoni Szczecin również chętnie bym go zobaczył. Natomiast patrząc na to, że Lech jako no, drużyna, która gdzieś tam nabrała doświadczenia, patrząc po europejskich pucharach, no i za rok też będzie celowała w to, żeby znów awansować do Ligi Konferencji Europy, być może znów będzie czeka nas fantastyczna przygoda kolejorza w Europie i właśnie z ewentualnie z Wolińskim, czyli tym drugim napastnikiem, Jach Lech Poznań sobie poradzi. Dzięki, raz jeszcze zachęcam do subskrypcji kanału, to jest właśnie ten czerwony magiczny guzik, także jeśli tego nie zrobiliście, serdecznie zachęcam, żebyście to kliknęli. Tak samo nie zapomnijcie o dzwoneczku, lajka w górze pod filmem, do zobaczenia i pozdrawiam.